Cześć, witajcie w pierwszym odcinku na moim kanale z kolejnej modyfikacji Gothica 2 Noc Kruka pod tytułem Wyspa Wygnania. Jest to mała modyfikacja na około 5 godzin rozgrywki, w której będziemy się wcielać w rolę Marika, czyli farmera porzuconego na wyspie Wygnania. Niestety wyspa jest ta nadzwyczaj mała i opustoszała, dlatego chcemy oczywiście jak najszybciej wrócić do domu. Ogólnie teraz na moim kanale będzie można spotkać coraz więcej modyfikacji do Gothica, oczywiście do pierwszej części również. Takich krótszych, mniej można powiedzieć w sumie popularnych, których tak za dużo na YouTubie nie ma, więc jeżeli będziecie oczywiście chcieć być z tym na bieżąco na moim kanale, to zachęcam do zostawienia suba. Więc myślę, że możemy sobie powoli zaczynać. Nie będę oczywiście też tutaj czytał nie wiadomo czego na temat tej modyfikacji, w sensie żeby tam jakieś spoilery większe były, więc po prostu sami sobie to wszystko odkryjemy. Mamy intro. Moi drodzy, chcę wam opowiedzieć o pewnej ciekawej historii z mojego życia. Jak niektórzy z was pewnie już wiedzą, przed laty zostałem osadzony na pewnej małej wyspie. I skoro wam to opowiadam, to wiecie, że udało mi się z owej wyspy uciec. Jednak nie wiecie o tym, co się wydarzyło podczas mojego pobytu na wyspie, dlatego słuchajcie. Historia zaczęła się pewnego słonecznego dnia na plaży. Jesteśmy. Piękna plaża, jest słonecznie. Musimy się oczywiście tutaj rozejrzeć i oczywiście poszukać jakiegoś istnienia. Oczywiście nie mówię tutaj o potworach, tylko o jakimś człowieku. Co my tutaj mamy? Mamy jakąś łódkę, na której możemy sobie znaleźć różne przedmioty, jakaś żywność, jakieś piciu również jest, certyfikat wygnania, sztylet. Oczywiście sztylet nam na pewno pomoże na samym początku, bo widzę tutaj, że chyba będziemy musieli z tymi potworami powalczyć. Formularz dostałem od kapitana dumnego Vermona. Przeczytajmy sobie to. Certyfikat wygnania. Z powodu niemoralnego zachowania obywatel Marik Greber zostaje wygnany z naszej społeczności. W przypadku powrotu w nasze włości zostanie on od razu stracony. Rodzina Greber, by złagodzić wyrok z kary śmierci do wygnania, przez 1000 godzin ma pracować dla miasta. Marik Greber ma opuścić miasto jak najszybciej, to możliwe. Kapitan Ulfar, dowódca statku dumnego Vermonsa, weźmie go ze sobą i wypuści na dowolnej wyspie. Za tę usługę musi zapłacić rodzina Grebera. Rodzina Greber. Podpisał pisarz baron Emiliana. Kopia jest w posiadaniu barona, Keroma i skazanego. Czyli nas. Zaczynamy w takim razie. Trzeba się tutaj rozejrzeć. Dobrze, widzę, że tutaj mamy przejście takie powiedzmy dolne i również mamy przejście chyba na górę, albo to jest po prostu taki podejścik, na którym są gobliny. Poczekajcie, jeszcze sobie troszkę grę podgłoszę. Dobra, teraz jest git. Słychać szum fal, słychać ścierwojady, słychać też gobliny. Mamy naprawdę wiele przedmiotów do podniesienia na samym początku. I na pewno to będziemy chcieli zrobić, więc poczekajmy z tą walką. Tylko może najpierw sobie, wiecie, zbierzmy te przedmioty, nie? Sporo muszli, które sobie zaraz otworzymy. Są chrząszcze również. Młot kowalski. No, ciekawe. Może się to w sumie przydać. Może będzie jakieś zadanie z tym. Może jakiś kowal będzie potrzebował młota. Więc zobaczymy. Młot kowalski. Nawet możemy w sumie go sobie założyć i jest to jednak o wiele lepsza broń niż sam sztylet, więc zabijmy na samym początku chrząszcze, z których dostajemy po 15 expa. Jak to ogólnie wychodzi nam w statystykach? Mamy zerowy poziom, to wiadomo, ale nic nie mamy w atrybutach rozdane, ani w umiejętnościach, więc wszystko będziemy musieli sobie zdobywać sami. Ale jest widać po prostu zwiększony exp i myślę, że to wystarczy, bo poprzednia modyfikacja, którą ogrywaliśmy na kanale, dosłownie chyba wczoraj, miała to, że na starcie tam mieliśmy 50 siły i chyba to wszystko. A, jeszcze w sumie punkty nauki mieliśmy do rozdania na zerowym poziomie, ale mieliśmy 20 punktów nauki do rozdania. Więc troszkę jakby szybciej to wszystko wyglądało, ale no mówię, tutaj może jednak ten poziom trudności jakby jest troszkę inny, inaczej to wszystko wygląda i startujemy od samego zera, ale z większym jakby bonusem doświadczenia. No dobrze, więc pasowałoby zająć się tymi goblinami i zobaczyć, czy one coś tutaj będą miały przy sobie. O, czy się rzucić? Tak, będziemy mieli na dwa od razu. Mogli w sumie. Dobra, powinniśmy sobie poradzić. 45 dostajemy za goblina. Udało się. W sumie już bez takiego większego problemu się nam udało.
I mamy też ogólnie z goblina więcej expa, czyli pewnie ze wszystkich potworów będzie ten exp zwiększony. Zbierzmy sobie wszystko tutaj, co mamy, wytrychy nawet jakieś mamy. No ale to i tak na nic, skoro nie mamy wyłamywania się wyuczonego, ale wiecie, może jednak tam z czasem te wyłamywanie się, tego wyłamywania się nauczymy. No dobrze, będzie trzeba oczywiście uleczyć się i eliksir życia znaleźliśmy, który nam daje maksymalnych punktów trafień 20. Więc oczywiście wypijmy sobie go i zjedzmy może jakiś tam chlebek i może ciemnego grzybka, żeby mieć już tak cały pasek życia napełniony. Dobra, czyli tutaj jedyne chyba przejście, które mamy, to te na dole. Myślałem, że tutaj też będzie można przejść jakby wyżej, ale nie, możemy sobie po prostu dołem przejść. No i tak, poprzednia modyfikacja też była tak na około 5 godzin i tam chyba wyszło mi z 7 odcinków, więc pewnie tutaj będzie bardzo podobnie, chociaż może więcej tutaj będzie tej eksploracji, bo to jest taka wyspa, wiecie, pierwszy raz tutaj jestem, chociaż nie jest ona duża ta wyspa, bo jest niby mała, ale może ta eksploracja nas bardziej w sumie wciągnąć, żeby poznać ją tak dosłownie całą i może jednak tego czasu troszkę to więcej nam zajmie. Ja coś tutaj widzę, że się chyba porusza za tymi krzakami. To jest chyba szczurek jakiś, więc może zapiszmy sobie jeszcze przed tym, bo no jest to taki początek, więc wiecie. No szczurek jest troszkę już silniejszy, twardszy może w sumie od goblina. Kurde, strasznie jest krótki ten młot kowalski, ale dobra, tak, on też nawet bije więcej. Tam jest kolejny. No nic, trzeba po prostu pamiętać o tym, żeby sobie dużo regenerować tego życia. Zróbmy to może teraz niebieskimi bzami sobie. Zapiszmy. Fajnie, bo zapisy bardzo szybko działają. Ale krytyk wszedł na 10%. Teraz było łatwiej, fajniej to znaczy. Jest też muzyczka z Jarkendaru. Tak, dosłownie, z Jarkendaru, więc fajnie, bo poprzednia modyfikacja znowu, tak napomnę, ale też ona odgrywała się jakby, to znaczy nie też, tylko odgrywała się na Jarkendarze i tam była też muzyczka. No i mamy tutaj również muzyczkę z Jarkendaru, która jest oczywiście bardzo klimatyczna. No nic, chrząszcz to też exp, co nie? Więc nie można ich omijać. Może za tymi krzakami coś znajdziemy, widzę, że coś tutaj się już świeci. Mikstura i widzicie. Eksplorować będzie na pewno trzeba, bo możemy znaleźć ciekawe przedmioty w tych zaroślach całych. Słychać naprawdę wokoło wiele potworów i będzie można sobie na nich troszkę przyekspić. Co to była za mikstura? Jest to eliksir siły, premia do siły plus 3 na stałe oczywiście, więc nasze hity też będą lepiej wyglądać. Będą one po prostu większe. Mięso kopacza sobie zjedzmy i lećmy dalej oczywiście. Szczurka przeszukiwałem. Mamy polną bestię. Nie wiem jak będzie z polną bestią w sumie, chociaż fajnie by było najlepiej pojedynczo sobie je ściągnąć. Tylko przez te zarośla czasami tak niefajnie jest, ale dobra, może do prawej z tej strony będzie lepiej. O, widzi nas tylko jedna. Miejmy nadzieję, że to jest młoda polna bestia. Tak, to jest młoda, czyli nie powinno być większego problemu. Dobra, obawiałem się, że to będzie starsza, ta dorosła. Ale myliłem się, w sumie no na początku tej dorosłej by nam raczej nie dali. Chociaż dobra, mamy to. Z nich nic tam nie zabieramy. Nic nie mamy wyuczonego, żeby coś tam zbierać sobie z polnych bestii. Kolejne mikstury, na pewno nam się to przyda. Coś tutaj jeszcze leży. Skórzany mieszek, wino. A coś za kapliczką znajdziemy? Znajdziemy! Kufer! Światło, runa światła, 24 monety, zajebiście. Lubię to, że po prostu są poukrywane tak przedmioty, nawet za takimi posągami, że jak się zajrzy w jakiekolwiek miejsce, to fajnie po prostu coś tam znaleźć, nie? No dobrze. Może nie roślinkami, tylko bardziej grzybami sobie tam dojedzmy. A, i miałem sobie jeszcze te muszle pootwierać, bo jest szansa na coś ciekawego, na przykład na perłę. Nic tu nie ma. Nic, nic. Nic tu nie ma. Dobra, niestety trzy były puste, jedna tylko coś tam miała. Ostryga. Otwieramy kolejną rogową. Kwarcyt nam wpadł. Kolejny kwarcyt.
Nic tu nie ma. Nic tutaj nie ma. Nic tu nie ma. I też nic nie mam. Widzimy też, że mamy bryłę lodu razy dwa, zwój. Mamy również przyzwanie wilka, więc może to nam w czymś też pomóc. No i tak, możemy iść w sumie w prawo na górę. Możemy iść tutaj dalej, przez te zarośle to naprawdę za dużo, za bardzo tych potworów nie widać. I w sumie to też może być fajne, bo jednak wiecie, biegniemy sobie, biegniemy, a tu nagle nam jakiś potwór wyskakuje. Jest tutaj po lewej stronie cholera ścierwojadów. Czy to są młode, czy to są stare, w sensie dorosłe, zobaczymy. Ale tak czy tak, lepiej będzie sobie je pojedynczo ściągać. Chyba, że cała armia nam nie ruszy. Młody ścierwojad, dobra. Wiadomo, hity mamy wysokie. Jak na takiego młodego ścierwojada tam używamy tego młotka. Ale no jak cztery na nas się ruszą, to może być trochę nieciekawie. Bo no jednak tego życia za dużo nie mamy na samym początku i też nie mamy żadnego pancerza. To lepiej będzie po prostu sobie tak je pojedynczo ściągać. Tam po prawej stronie topielce są, z którymi chyba nie będę miał zamiaru zawalczyć. I wrócimy tu może później, bo no jednak topielce, to są topielce, więc wiecie. Dobra, no jak dziobnie mnie, no to jest troszkę, troszkę nie bardzo, nie? Też patrzę, żeby ten topielec z prawej strony mnie tam nie zauważył. Dobra, biegnie. O, to jest już dorosły, tego się nie spodziewałem. Ten jak już mnie ukąsi, to będzie troszkę lipa. Ale postarajmy się zrobić tak, żeby nas nie ukąsił. Nie wiem, czy nie będę przypadkowo na hita. Dobra, 105 expa. Nie byłbym ja hita. Zadał mi tam w sumie dwa razy jak młody ścierwojad. Ale trzeba teraz uważać, bo myślałem jednak, że to będzie całe takie stado młodych ścierwojadów, a to jednak delikatne zaskoczenie. Mamy po lewej stronie jakąś jaskinię, do której możemy sobie wejść, ale widzimy tutaj naprawdę fajnie dużo przejść. Co lubię? To lubię to, że po prostu jest to jakby nowe miejsce. Nowa wyspa, nowa lokacja, w której jeszcze nigdy nie byłem i taka ciekawość zżera tego wszystkiego, co my tu będziemy mogli znaleźć, chociaż z wiedzą taką niby, że jest to dość krótka modyfikacja, to i tak chce się to robić. Chce się to grać po prostu, że no jakby eksplorować i eksplorować, co nie? Dobra, są tutaj trzy szczury, ale ten na dole mnie nie bardzo chce tutaj. Ja pierdzielę. Tam na dole są jeszcze dwa oczywiście. Nie bardzo chcą tutaj wejść, to znaczy nie bardzo mogą tutaj wejść. Korzystajmy jak na razie, wiecie, chlebek, jakiś ser, jakieś grzybole, żeby unikać powiedzmy jedzenia tych roślin powiedzmy leczniczych, co nie? Bo może nam się tam do jakichś mikstur przydadzą, chociaż wydaje mi się, że jest to trochę za krótka modyfikacja, żeby iść tak jakby we wszystko, czyli alchemia, otwieranie zamków i tak dalej, ale to zobaczymy. Dobra, pasowałoby no pojedynczo, co nie, je ściągnąć, bo wiecie. Coś tutaj mamy, jakiś kufer, jakiś po prawej stronie zwoje. Dobra, mamy go chyba. Dobra, mamy jednego, elegancko. O to mi chodziło. Proszę, żeby... O nie, idzie drugi. Lipa, dobra, giniemy. Chyba, tak, giniemy, nie ma co. Po prostu nie ma co, ale możemy na przykład sobie tutaj wykorzystać jakiś czar. Chociaż troszkę szkoda, co nie? Bryły lodu, ale przyzwanie wilka myślę, że nam pomoże. Zobaczymy na strzała. No to pięknie. Dobra, jak już mamy jeszcze tego wilka, idźmy sobie szybko stąd. Mam nadzieję, że mi się tutaj nie zablokuje. No wskakuj ładnie, dobra, wskoczył. I skorzystajmy jeszcze z tego czaru, żeby nam tutaj te ścierwojady może troszkę, wiecie, powybijał. Widzisz je czy nie? Dawaj, skacz na nie. Dobra, z czego może młotek wyciągnijmy. Kurde no. Czemu ten wilk nie chce zaatakować pierwszy? Dobra, teraz udało się. Tak, to są na pewno dorosłe ścierwojady, bo nie miał go na hita. Na pewno tego młodego by miał na hita, ale czy on sobie poradzi chociaż z jednym? Zobaczmy jak ta walka będzie wyglądała. On troszkę za bardzo nie może zaatakować, ale no niestety, dobra. Trudno. Ale pomógł nam chociaż z tymi szczurami, które były w środku. Nie mogę trafić chrząszcza. Dobra. Pomógł nam chociaż z tymi szczurami, które były w środku, które pilnowały czegoś tam, jakichś zwojów.
Widziałem i jakiejś również skrzyni. Mam nadzieję, że ta skrzynia nie będzie zamknięta, tylko będzie ona jednak otwarta i coś tam będziemy mogli ciekawego sobie w niej znaleźć. Dobra. Kość szkieletu również, czaszka. Bez właściwego klucza nigdy tego klucz. Nie gdzie będzie klucz? Przez chwilę pomyślałem, że może będzie miał w sobie olbrzymi szczurgo, co nie? A tu jednak nic. Mamy krótki łuk, myślę, że to nam może pomóc. I również mamy strzały. Dobra, ale gdzie byłby klucz? Trzeba dobrze sprawdzić tą jaskinię za jakimiś kamieniami, skrzynkami czy coś. Bo może gdzieś twórcy tutaj ten klucz schowali. Chociaż nic nam się tutaj w sumie nie podświetla. Kilof. Myślę, że może nam się przydać. Może jeszcze tutaj troszkę przejdźmy. Nie, chyba raczej tutaj go nie będzie. Nic nam się tutaj nie podświetla. Jeszcze tutaj, tak dla pewniaka. Nie, raczej nic nie ma tutaj. Dobra, czyli gdzieś na zewnątrz będziemy musieli go odnaleźć. To znaczy gdzieś poza tą jaskinią. No są te czerwojady, które... No, może tam troszkę są obite, chociaż jeden. Ale... No jest, są to dorosłe, nie? Więc no... Po prostu... Fajnie by było na odległość je łukiem. Tutaj są jakieś roślinki jeszcze poukrywane, goblinie jagody nawet. Ile mamy tych strzał? 10 niby. Taka odległość. Wiecie, że też z takiej wysokości na przykład, zanim byśmy trafili tego ścierwojada, to nam by strzał brakło. Więc trzeba by to pomyśleć i może na tym podejście jakoś podejść. Dobra, tam już wchodzimy wyżej. Czy będzie... My mogli sobie to na później zostawić. Zerknijmy jeszcze troszkę kawałek. Bo wiecie, chcę jakby troszkę te dolne części najpierw przeszukać. Kretoszczury, polne bestie, dużo ścierwojadów. Dobra, może po prostu sobie tutaj wróćmy później, jak wyczyścimy ten dół, co nie? Ale możemy jeszcze pozbierać sobie te roślinki, te grzyby. Dobra, rozejrzyjmy się, tak wiecie. Jak to tak z grubsza wygląda? Bardzo gęsta roślinność, bardzo dużo potworów, bardzo dużo rzeczy do zbierania. Fajnie, na razie jest fajnie. Podoba mi się. Że ja kurde kiedyś tak nie ogrywałem tych modyfikacji, w sumie spoko jednak, bo wiecie, dużą większość będę przechodził po raz pierwszy. I przy okazji sobie to nagram, więc naprawdę same plusy. Tu jeszcze mi się niebieski bez ukrył. No dobra, może byśmy w sumie spróbowali z tymi ścierwojadami, co nie? Żeby... łukiem je jakoś odciągnąć, chociaż kurde. Zapiszmy najpierw, może zapiszmy najpierw. Tutaj jest ten martwy po prawej stronie. One kurde jedzą mi teraz tego wilka. Czy jest jakiś poobijany? Jest jeden bardzo mocno obity. One się teraz nie będą chciały za bardzo ruszyć, chociaż może zróbmy tak. Troszkę bliżej jeszcze. No proszę. Udało się. Puść to szybko. Dobra, o to mi chodziło. Ale nie zjedź mi, proszę. Starczy mi strzał? Chyba mi starczy. Dobra, udało się. Jedna bestia mniej. To było piękne. Rzadko to się zdarza i to było piękne, naprawdę. Mamy to, udało nam się. 3 strzały nam jeszcze zostały, więc na pewno nam się przydadzą. Możemy sobie zrobić tak. Mięso kopacza, które naprawdę bardzo fajnie leczy. W sumie to na razie tyle. Many nie będę uzupełniał, bo jak będziemy tam używali jakiegoś zwoju, to sobie wtedy ją uzupełnię, myślę. Dobra. Jeszcze słyszę... ścierwojady, tam są gobliny krwiopijce również tam są. Ścierwojady to chyba na górze mi tam dziobią, nie? Mam jedną słuchawkę, to też ciężko mi wykryć, czy po lewej, czy po prawej stronie. Jedną słuchawkę, w sensie na jedną stronę używam, żebym po prostu jak coś słyszał, jakby ktoś coś tam ode mnie potrzebował. I ciężko mi czasami rozeznać, z której strony to wszystko tutaj, wiecie, nam się dzieje. No są te topielce, co nie? No, które ja nie chciałem za bardzo... Tam jest jakieś przejście jeszcze, które nie chciałem za bardzo atakować i chyba nie będziemy tego robić. No bo widać jednak po tym, że te ścierwojady, wszystko, no to nie jest zbyt łatwe, nie? Ale chociaż... Kurde. Żeby wejść tutaj, jest po prostu chyba za blisko. Tak
sobie zerkniemy. O nie, 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 nie wchodzimy tam. Szkielet goblin widzieliście? Nie wiem, czy widzieliście, ale szkielet goblin tam jest, czyli raczej na pewno sobie musimy to odpuścić. Zajdźmy może tak z lewej strony. Ileż jest tutaj goblinów? Miecz. Wow, wymagana siła 30, niestety 17 mamy za mało. Kilo, obrażenia 10 większe. Ale no wiecie, machanie dwuręczną. Z takim stylem powiedzmy. No to troszkę to długo będzie trwało, chociaż kilo jest też jednak, wiecie, dłuższy niż ten sam młot kowalski. No dobra, załóżmy go, zobaczymy jak będzie nam walka jakakolwiek szła z nim. Zapiszmy sobie, no postarajmy się jakoś może tak wyciągnąć cokolwiek. Albo krwiopijca, żeby nam podleciała, albo goblin, ale widzę, że krwiopijca. Dobra. Żeby nam podleciał krwiopijec, przepraszam. No, nie, nie, nie rób mi tak. Nie lataj mi nad głową, tylko proszę w dół. Dobra, elegancko. Chcę zobaczyć, jak te hity będą wyglądały. Dobra, nie są za duże. A pewnie jak ona mnie urządli, on. No właśnie, to nie jest zbyt kolorowo, ale... Prawie, 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 no już ostatni hit leciał. Dobra, nie będziemy się tutaj bawić, przyjdziemy tutaj później. Po prostu, no, walka tą dwuręką jest powolna, co nie? Więc zostawmy sobie jak na razie to. Tutaj mamy jeszcze jakąś roślinkę. Wyzbierajmy jak najwięcej roślin stąd, jak najwięcej rzeczy po prostu. No i pójdźmy może... Tu mi się szczur ukrył, mówię, coś tam mi, kurde, się tak... Wiecie, rzuciło w oczy, ta kita wystająca mi się rzuciła w oczy. Dobra, no dwa razy nas uderzył, chyba czy tam trzy, ale... Jest dobrze, jest dobrze. Może polećmy w sumie z tymi ciemnymi grzybkami, bo one nam leczą po 5 i trochę to trwa. Później jak będziemy mieli też więcej życia, no to jeszcze dłużej to będzie trwało, żeby nam całe HP wróciło. Tak samo w sumie tymi niebieskimi bzami, ale no też niebieski bez nam manę przywraca, więc jak będziemy używali czarów, no to po prostu fajnie będzie go też mieć przy sobie, ten niebieski bez. Dobra, olbrzymi szczur, ale dostał kryta. Tam widzę chyba jakieś drzwi. Ten krytyk był piękny, praktycznie na hita zginął. Dobra. No jest fajnie, podoba mi się. Podoba mi się. Skórzany mieszek, elegancko. Na pewno złoto będzie tu przydatne. Żeby sobie, powiedzmy, jakąś zbroję może kupić, czy coś. Pancerz. Zbroję, pancerz. Miecz to znaczy. Chociaż już jeden mamy lepszy, nie? Nie znam się na otwieraniu zamków. Aha. Nie będziemy też tak podglądać, żeby, wiecie, nie oszukiwać za bardzo. Więc po prostu powiedzmy, że nie wiemy, co tam jest, no bo za bardzo tam w sumie nie widziałem. I kurde, tutaj już otwieranie zamków nam się kłania. No dobra, czyli co? Widocznie będzie trzeba chyba wyżej wchodzić, tylko że z tamtej strony. Skoro tutaj mamy wszystko wyczyszczone, stąd przyszliśmy, tutaj jest jakieś pomieszczenie, ale zamknięte. Tutaj są topielce, tutaj jest stado potworów, to myślę, że chyba najlepszą opcją, najlepszą ścieżką będzie pójście tutaj. Niby tutaj też jest dużo potworów na górze, ale no jednak tak są troszkę pooddalane od siebie i no będzie łatwiej pojedynczo je wyciągnąć i to nie będą jakieś krzyopijce chyba tutaj na samym początku i topielce, tylko no młode, myślę, polne bestie i kretoszczura tam widać, no i w sumie ścierwojady. Mam nadzieję, że tak, tak, nadal to są młode, polne bestie i dobrze. Czyli raczej tak, raczej chyba najlepszą będzie opcją, że będziemy sobie szli tutaj. Dobra, elegancko poszło. Nie uderzyła nas w ogóle. Dobra, teraz nas uderzyła, ale... Okej, drugi raz. No nic. Mamy dużo leczenia, więc na spokojnie. Tam widać już jakiś domek. Tak, czyli będziemy musieli przez tą chmarę potworów przejść. I wtedy dojdziemy do jakichś tam... istnień ludzkich, co nie? Skórzany mieszek, naprawdę. Fajnie, że jest tak poukrywany tych rzeczy.
Ciągle mnie zastanawia to, gdzie będziemy mogli znaleźć klucz do tej jaskini na dole. To znaczy do tej skrzyni na samym dole, co nie? W tej jaskini. No wiecie, może jednak gdzieś tutaj znajdziemy, albo może któryś z ludzi będzie ją miał, ten klucz. To znaczy ten klucz będzie miał. Zobaczymy. Uleczmy się. No i jak będziemy to robić? W lewo lecimy od razu może na polne bestie? Myślę, że tak. Ładne zejście. Ale oczywiście nadal pojedyncza. Dobra, jednak kretoszczur nas zobaczył. Widzę, że bardzo chętny jest na walkę. Czy to jest młody? Nie, dorosły. No co ty, nie możesz zejść? Przytyło się, nie? Drugi też? Braciak? One są cwane. Tu wiecie, niby tak się zatrzymałem, jak podejdę. O, coś takiego. A uderzę, to one zaraz kontrę robią. O właśnie. Ale one są twarde. Cholera, jest łatwo. Dobra, jeden się odblokował, chodź tu do mnie. Nie jest łatwo, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. O nie. Uda się? Proszę, proszę. Jest, udało się. Ale był twardy, on był chyba silniejszy niż ten. Dorosły ścierwojad. Dobra, udało się. Z jednym się udało, z drugim też się musimy udać. Możemy na przykład sobie tutaj też użyć już ognistej strzały, powiedzmy. To nam na pewno też pomoże. Zobaczymy, jakie obrażenia będą zadawane w kretoszczurka. Dobra, pół HP ponad chyba jakoś poleciało mu. Korzystajmy, po prostu z tego korzystajmy, z tych czarów i tak dalej, bo znajdujemy tego troszkę. Dobra, udało się, elegancko. Od razu ona taka chętna na tą waleczkę jest. Dobra, ale... Może... Nie no, jednak są troszkę blisko siebie, ale... Powinno się udać. Dobra. Po prostu jest tutaj troszkę ciasno, nie? Ale... Uda nam się na pewno. Możemy troszkę niebieskiego bzu też sobie zjeść, żeby mieć w sumie full manę jednak. Już tam w razie czego, niech to będzie, nie? Mówiłem przedtem, że jak będziemy potrzebować czaru, to będziemy sobie regenerować manę, ale... Jednak już ten pasek, który jest nienapełniony, troszkę tak rzuca się w oczy i ładniej to wygląda, jak jest ten cały pasek many jednak. Wiecie, many czy tam życia. Pełny. Dobra, lećmy dalej. Lewą stroną. Nie ma co tam kombinować, zaraz sobie tam do środka wejdziemy, bo tam chyba jest jakiś kufer. Dobra. Jeszcze tutaj. Czasami po prostu no te hity są zbyt długie, żeby zdążyć odejść do tyłu, żeby nas nie uderzyła ta polna bestia, ale radzimy sobie, po prostu sobie radzimy, a to jest najważniejsze. Dobra, dużo ziół. Fajnie. Takie kurde, można powiedzieć, że to są ruiny po czymś, nie? Tu też jakiś może domek stał kiedyś. Zapiszmy. No i tak, wchodzimy do środka. Kostur? Wow. Wymagana siła 35, no to jest wiadomo dwuręka. Ale ja chcę do środka wejść, a nie. O, kufer. Udało się. Pazury grzybowy, tytoń i złoto chyba. Chciałem na szybko to zebrać, bo ścierwojad mnie chyba goni. Rusz się! Dlatego, kurde, te kretoszczury nie mogły przejść, bo... Aha, ten się zajął teraz kretoszczurem, bo... Młody to jest. A, to spoko. Bo... Tutaj takie te schody są niepewne i dlatego... Te kretoszczurki też troszkę się obawiały, żeby zejść. Skórzany mieszek na górze. Również młody, dobra, ale trzeba na to uważać, bo czasami nam dorosłego może tutaj... Przywabić. Przywabić, zwabić. Dobra, czy to będzie dorosły, czy to będzie młody? Nie leczmy się. Może nam się uda... Kurde, dorosły. Tutaj by się już cały pasek przydał jednak, ale... Spróbujmy. Bo w sumie takie boczne hity... Są o wiele szybsze, ale czasami jednak się z tego toku ataku fajnego wyjdzie, no i niestety padniemy. Dobra, zróbmy tak. Chodź tutaj od razu do mnie. Nie, no nie jak cepem.
Ale one mocne biją, mocno biją. Jednak te kratoszczury chyba... Już nie pamiętam, czy mocniej, czy... Czerwojad mocniej? Dobra, mniejsza, ale jesteśmy na hita. No i zginęliśmy. Dobra. Jak ona nas tutaj od razu nie goni, to może sobie pochodźmy tutaj. Przygotujemy się tak mentalnie jeszcze raz do tej waleczki. Dużo strzał. No. Dużo strzał. I bardzo dobrze, bo to nam pomoże. Z tym właśnie oto ścierwojadem. Pierścień. Na siłę, proszę. Do many 5, naprawdę? Dobra, niech będzie. Myślałem, że na siłę, wiecie. No jednak o wiele łatwiej by było. Znaczy lepiej. No i łatwiej w sumie też. Dobra, panie kolego ścierwojadzie. Ale nie chciałem zaskakiwać. O. Co ty gadasz, że tutaj wskakujesz? No chyba oszalałeś. Dobra. Jest dobrze. Kolejny poziom oczywiście od razu przy okazji mamy nowe punkty nauki i dużo więcej życia. Więc fajnie. Po wewnętrznej stronie pisze Mustifar, mistrz złodziei. Premia do zręczności 2. Ścierwojad połknął bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Kolejny kufer, do którego nie mamy klucza. Szkoda. Więc będzie trzeba znaleźć już dwa klucze. No dobra. Tutaj będzie trzeba się jeszcze bardziej rozejrzeć. Tam jest kolejny ścierwojad. No i trzeba będzie po prostu sobie coraz wyżej wchodzić i wszystko dosłownie chyba zbierać, to znaczy bardzo się rozglądać, bo może jednak gdzieś ten klucz będzie, jeden i drugi. Może jednak jakiś potwór też połknął ten klucz czy coś. Widzicie, tutaj ścierwojad miał pierścień, który no nie jest jakiś tam, wiecie, mocny, dobry, ale może na przykład będzie do zadania jakiegoś. Na tym myślę i tak, że możemy sobie to zakończyć. Myślę, że fajny wstępniak. Mi się na razie podoba ta modyfikacja, zajebiście. Oczywiście, jak będziecie chcieli zagrać, no to tam będą linki wszystkie w opisie, to znaczy link. Tak więc, no, jeżeli będziecie chcieć być... Ale mi się tutaj chyba język trochę poplątał. Jeżeli będziecie chcieli być, o, nie chcieć, chcieli być na bieżąco z tą serią i z innymi kolejnymi, to zapraszam do subowania i dzięki wam właśnie teraz za oglądanie i w kolejnym odcinku lecimy i pewnie sobie tam może wyżej już wejdziemy. Trzymajcie się, do kolejnego, cześć.